Po pierwsze chciałabym powiedzieć, że to ogromna przyjemność być tutaj. Et je vous remercie de m'accueillir pour la première fois. C'est la première fois que je viens en Pologne et sur à Varsovie. I bardzo dziękuję za ugoszczenie mnie tutaj. Jestem w Polsce po raz pierwszy, no i tym samym oczywiście w Warszawie też. Je vais donc tout de suite commencer. Zatem po prostu zacznę. Et je vais vous présenter deux petites vignettes cliniques. Zamierzam zaprezentować Państwu dwie ilustracje kliniczne. La première est extraite d'un recueil de cas cliniques. Pierwsza pochodzi ze zbioru przypadków klinicznych. Il s'agit d'un cas d'hystérie. Chodzi tam o przypadek histerii. Alors, je cite, puisque c'est extrait d'un recueil. Cytuję, ponieważ to pochodzi z książki. Viviane a 6 ans. Viviane ma 6 lat. Elle habite avec son père. Mieszka ze swoim ojcem. Voyageur de commerce. Handlowcem. Et sa mère presque toujours absente. I matką, która praktycznie jest cały czas nieobecna. Qui ne s'occupe guère d'elle. Która w ogóle się nią nie opiekuje. Seul un homme, commerçant, ami proche de sa mère. Jedynie bliski przyjaciel matki, również handlowiec. Lui manifeste de l'intérêt. Wykazuje jakiekolwiek zainteresowanie tą dziewczynką. Il l'attire, mais en même temps il le craint. W jakiś sposób on ją przyciąga, ale jednocześnie ona się go boi. Car dit-elle simplement, c'est un homme. Tak jak ona to ujmuje, po prostu jest to mężczyzna. Un matin, l'homme lui offre un croissant pour son petit déjeuner. Pewnego dnia ten mężczyzna oferuje jej croissanta na śniadanie. Petit déjeuner qui d'ordinaire est plus frugal, plus léger. Zwykle te śniadania u tej dziewczynki są bardziej oszczędne, lżejsze. Inexplicablement, elle décide de refuser le plaisir qu'il lui fait et laisse intact le croissant. W sposób niewyjaśniony dziewczynka decyduje się odmówić sobie przyjemności zjedzenia tego croissanta i pozostawia go nienaruszony. Cet épisode si mince et si ténu de la petite enfance était emblématique. Ten, zdawałoby się, drobny i nieznaczący epizod z dzieciństwa okazał się być emblematyczny. Il laissait entrevoir le style de désir de Viviane. Pozwolił na wgląd w styl pragnienia, jaki ma Viviane. En refusant de satisfaire le désir de l'homme au croissant, odmawiając zaspokojenia pragnienia zjedzenia tego croissanta, który oferował jej mężczyzna, en préservant ainsi la place du manque, zachowała ona w ten sposób miejsce dla braku, qui pour elle devenait privation et pour l'homme castration, który dla niej samej stał się pozbawieniem się tegoż croissanta, natomiast dla mężczyzny kastracją. Par cet acte, elle semblait dire, poprzez ten akt jest tak, jak gdyby mówiła, en refusant ce que tu me donnes, odmawiając tego, co mi dajesz, je soustrais comme objet le désir, je te châtre toi-même de l'objet que tu m'affirmes posséder. Odejmuję z tego, co mi oferujesz, pragnienie, a jednocześnie kastruję cię. Et toi, tu ne désireras que plus. A tym samym ty będziesz mnie pragnął jeszcze bardziej. La privation qu'elle s'inflige renonçant au désir de déguster un objet rare, to pozbawienie, które ona wywołuje, odmawiając przyjemności z kosztowania rzadkiego obiektu, produit un reste où se concentre pour elle une jouissance en creux, tworzy pewną resztkę, pozostałość, gdzie koncentruje się dla niej dodatek jouissance, czyli takiej przyjemności, jouissance par abstention, która jest przyjemnością, tą jouissance, tytuł nazywany w psychoanalizie lakanowskiej jouissance, przez nieobecność, przez powstrzymanie się. I koniec cytatu. Donc, en n'acceptant pas ce croissant que pourtant elle aurait eu plaisir à manger, zatem nie przyjmując tego croissanta, który skądinąd sprawiłby jej przyjemność, Viviane se crée un désir insatisfait. Viviane tworzy sobie pragnienie niezaspokojone. Et en s'infligeant ce renoncement, elle jouit d'infliger ce refus à cet homme. I narzucając sobie to wyrzeczenie, przeżywa przyjemność z tej odmowy mężczyźnie, który znowu z tego powodu będzie jej tylko pragnął jeszcze bardziej. Cet homme qui n'en désirera que plus. Będzie jej pragnął jeszcze bardziej. Ce faisant, on peut dire que c'est elle qui mène le jeu. To czyniąc, można by powiedzieć, przez zrobienie czegoś takiego, to ona kieruje grą. Donc on va retrouver à partir d'autres exemples ce désir d'un désir insatisfait. Zatem również w innych przykładach odnajdziemy to pragnienie nieusatysfakcjonowanego, niespełnionego pragnienia. Et cette approche particulière de la jouissance qui caractérise le comportement hystérique. Oraz to szczególne podejście do przyjemności, do owej jouissance, która charakteryzuje histeryczki. Czy osoby o strukturze histerycznej, mówiąc ogólnie. Maintenant, je vais vous proposer un exemple de névrose obsessionnelle. A teraz proponuję przyjrzeć się przykładowi nerwicy obsesyjnej. Il s'agit d'un cas de ma pratique, d'une jeune fille que je reçois. Chodzi tutaj o przypadek wzięty z mojej praktyki, przypadek młodej kobiety, która do mnie przychodzi. À sa naissance, ses parents étaient déjà âgés. Kiedy się rodziła, jej rodzice byli już ludźmi w podeszłym wieku. Et elle avait passé toutes les années de l'école primaire dans une relation très proche avec sa mère. Przez lata szkolne, wtedy kiedy chodziła do szkoły, znajdowała się w bardzo bliskiej relacji z matką. Sa mère était institutrice et elle enseignait dans la même école où là où ma patiente allait. Jej matka była nauczycielką i uczyła w tej samej szkole, do której chodziła jej córka. Elle était bonne élève, polie, gentille, jolie, bien élevée et il lui fallait sans cesse faire ses preuves auprès de sa mère. Ona była bardzo dobrą uczennicą, grzeczną, dobrze wychowaną, ładną. Bardzo często musiała wobec matki coś udowadniać. Toute sa scolarité, elle a fait en sorte de satisfaire le désir de sa mère en étant une excellente élève, exigeante envers tout ce qu'elle faisait. Podczas całego tego wieku szkolnego robiła wszystko, żeby zaspokajać pragnienie swojej matki, będąc świetną uczennicą, bardzo wymagającą wobec wszystkiego tego, co robiła. Devenue adulte et au nom d'une morale qu'elle attribuait à sa mère, kiedy stała się dorosła, w imię pewnej moralności, którą przypisywała swojej matce, qui toute sa vie en traite des charités s'était dévouée aux autres, matce, która całe swoje życie poświęcała się dla innych. Elle s'interdisait toute dépense n'ayant pas un caractère directement utilitaire. Zabraniała sobie wszelkich wydatków, które nie miały bezpośrednio utylitarnego charakteru, użytkowego. En agissant ainsi, elle se défendait, elle s'interdisait de s'offrir tout ce qui aurait pu lui faire plaisir. Działając w ten sposób, zabraniała sobie wszystkiego, co mogło jej sprawiać przyjemność. Par exemple, une robe ou un objet un peu plus coûteux que nécessaire. Na przykład jakieś sukienki, czy też jakiegokolwiek innego przedmiotu, obiektu, który byłby droższy niż potrzeba. S'interdisant toute satisfaction d'un désir qu'elle supposait sortir du cadre des valeurs maternelles. Zabraniając sobie wszelkiego zaspokojenia, pragnienia, o którym miała mniemanie, że wychodzi poza tą ramę wartości związanych z matką. Elle se crée des désirs toujours impossibles, toujours impossibles. Wytwarzała w sobie pragnienia. Zawsze to były pragnienia zakazane, niemożliwe. Ce que vous avez peut-être perçu à travers ces deux vignettes, ces rapports différents que chacun des sujets entretient avec le désir et avec la jouissance. To, co być może Państwo zauważyli, analizując te dwie ilustracje kliniczne, to różne relacje, które każdy z tych podmiotów utrzymuje z pragnieniem i z jouissance. L'hystérique s'arrange à ne pas être celle dont on jouit. Histeryczka ustawia się w takiej pozycji, w której nie można z niej czerpać rozkoszy. En refusant à l'autre d'être l'objet de sa jouissance, zabraniając innemu, by stała się dla niego obiektem jego jouissance, c'est elle qui mène le jeu. To ona rozgrywa, to ona prowadzi grę. Dans la vignette que je vous ai donnée, la petite Viviane jouit d'infliger son refus à l'homme qui lui offre un croissant. W ilustracji, którą przedstawiłam, mała Viviane rozkoszuje się tym, że odmawia mężczyźnie, który oferuje jej croissanta. L'obsessionnel, par contre, se soumet à la jouissance de l'autre. Podmiot obsesyjny z kolei ustawia się tak, żeby być podległy wobec jouissance innego. En se mettant dans la dépendance de l'autre, elle permet à l'autre de jouir d'elle. Ustawiając się właśnie w takiej pozycji zależności od innego, podmiot obsesyjny pozwala innemu cieszyć się, rozkoszować się sobą w taki sposób, że to nigdy nie jest ten podmiot nigdy się nie rozkoszuje. De telle sorte que ce n'est pas elle qui jouit. Tak, to nigdy nie jest on doznaje rozkoszy. Dans l'exemple que je vous ai donné, la mère exige de sa fille d'être à une place idéale. W przykładzie, który przedstawiłam, to matka wymaga od córki, żeby zawsze ustawiała się na miejscu ideału. En s'y prêtant, la jeune femme se met au service de sa mère et de sa jouissance. Czyniąc tak, jak chce matka, młoda kobieta robi wszystko tak, jak przekazuje jej matka i jouissance matki. Alors, ce qui distingue ces deux structures, on peut les distinguer par un rapport spécifique au désir et un rapport spécifique à la jouissance, qui n'est pas le même pour l'un et pour l'autre. To, co odróżnia od siebie te dwie struktury, to dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest specyficzna relacja w stosunku do pragnienia i specyficzna relacja w stosunku do jouissance. Je souligne que le terme de jouissance tel que je l'emploie ici n'a pas la même valeur que celle que lui donnera Lacan à partir du séminaire encore, enfin à partir de la deuxième partie de son enseignement, c'est-à-dire après avoir redéfini la notion de réel. Muszę tutaj podkreślić, że termin jouissance, który tutaj używam, ma zupełnie inną wartość w drugiej części nauczania Lacana, po tym jak opublikował seminarium Encore. Co z tym idzie po redefinicji pojęcia real. Takiej definicji realnego. O takiej definicji tutaj nie mówimy. Mówimy o tym wszystkim, co było przed Encore. Alors, bon, j'avais fait un petit récapitulatif pour situer la question du désir et le rapport entre le sujet et l'autre par rapport au désir. Zrobiłam takie małe podsumowanie odnośnie właśnie w stosunku do pragnienia i w stosunku do jouissance. Mais pour un problème technique, on ne va pas pouvoir projeter les petits tableaux que j'avais préparés. Z powodów technicznych nie mogę go tutaj przedstawić. Mieliśmy problem z podłączeniem projektora. Oui, non, je peux vous dire ce qu'il y a dedans, mais parce que c'est pour la peine. Bon, donc c'est un petit récapitulatif sur la définition de On va dire que le désir est la conséquence du manque. A więc tak, pragnienie to jest konsekwencją braku. L'enfant rencontre le manque de l'autre et à la même occasion le désir de l'autre. Dziecko napotyka się na brak w innym, a zatem również na pragnienie innego i na jego brak. Le désir s'exprime sous la forme d'une demande. Pragnienie wyraża się w formie domagania. Demande de combler un manque, demande d'amour. Jest to domaganie wypełnienia braku oraz domaganie miłości. La réponse de l'autre, exprimant le désir de l'autre, induira le sens de la demande exprimée par le sujet. Odpowiedź innego, w której wyraża się jego pragnienie, pragnienie innego, wskaże nam sens domagania wyrażonego przez podmiot. Il faut peut-être expliquer. Lorsqu'un enfant qui n'est pas encore tout à fait entré dans le langage, un enfant qui va appeler en criant, enfin qui n'a pas encore l'usage du langage. Na przykład dziecko, które jeszcze do końca nie weszło w język, które wyraża się głównie poprzez krzyki. C'est la réponse de l'autre qui va déterminer la nature de son cri. Naturę tych krzyków, znaczenie tych krzyków zinterpretuje inny. C'est-à-dire que si l'autre lui répond je viens. Jeśli inny odpowie temu dziecku zaraz będę, już przyjdę za chwilkę. Le sens du cri ce sera un appel. Znaczeniem tego krzyku będzie pewien wezwanie, tak. Et si la réponse est « tais-toi, tu fais des caprices », jeśli odpowiedzią będzie « zamknij się, nie bądź takie kapryśne », le sens du cri, ce sera un caprice. Znaczeniem tego krzyku będzie kaprys. Donc ça explique un peu la formule de Lacan, le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. To trochę tłumaczy nam wyrażenie Lacana, że pragnienie podmiotu jest pragnieniem innego. Et la fin de l'analyse, c'est retrouver pour le sujet, enfin, on va développer peut-être un petit peu plus après, mais l'autonomie de son désir par rapport au désir de l'autre. Końcem analizy jest odnalezienie autonomii pragnienia w stosunku do pragnienia innego. Odnalezienie tej autonomii poprzez podmiot. Alors pour résumer ce que j'ai dit à propos du désir du névrosé, l'articulation du désir du sujet au désir de l'autre. Żeby jeszcze powiedzieć parę słów o stosunku podmiotu do pragnienia. Powiemy teraz o artykulacji pragnienia podmiotu w stosunku do pragnienia innego. L'hystérique a un désir d'avoir un désir insatisfait. Podmiot histéryczny ma pragnienie posiadania pragnienia nieusatysfakcjonowanego, niespełnionego. J'ai un désir, mais je me l'interdis. Czyli mam pragnienie, ale sobie go zakazuję. Et l'obsessionnel a le désir d'avoir un désir impossible. A podmiot obsesyjny ma pragnienie posiadania niemożliwego pragnienia. J'ai un désir, mais l'autre me l'interdit. Mam pragnienie, ale inny mi go zakazuje. Donc, en ce qui concerne la jouissance, telle que je l'ai abordée ici. Jeśli chodzi o problematykę jouissance, tak, mówimy też jouissance po prostu. Le névrosé ne renonce pas complètement à la jouissance de l'objet. Neurotyk nie rezygnuje w pełni z jouissance związanego z obiektem. Il ne renonce pas à l'angoisse de castration. I nie rezygnuje z lęku kastracyjnego. Alors l'hystérique, ce n'est pas elle dont on jouit, c'est elle qui mène le jeu. Jeśli chodzi o podmiot histeryczny, to nigdy nie jest tak, że to podmiotem histerycznym się rozkoszujemy. Et l'obsessionnel se met sous la dépendance de la jouissance qu'il prête à l'autre. A podmiot obsesyjny ustawia się w takiej relacji zależności od jouissance innego. Ce n'est pas lui qui joue. I to nigdy nie jest on, który się rozkoszuje. Avec ces éléments que l'on vient d'apporter, je vous propose d'aborder plus en détail le désir dans la structure hystérique. Z tymi wszystkimi informacjami, które teraz podałam, zajmiemy się, spojrzymy z bliska na strukturę histeryczną. En écoutant les hystériques, Freud a commencé à construire un tableau clinique de l'hystérie. Słuchając podmiotów histerycznych, histeryczek, Freud zaczął konstruować obraz kliniczny histerii. Dans un premier temps, il considère que l'hystérie est due à un traumatisme lié à une expérience sexuelle précoce vécue dans le déplaisir. We wczesnym okresie uważa, że histeria jest efektem traumy związanej z przedwczesnym doświadczeniem seksualnym, które łączy się z nieprzyjemnością. Et subit à la suite d'une intervention séductrice d'un adulte et la plupart du temps le père sur l'enfant. I które to doświadczenie zostało doznane wskutek interwencji uwodzicielskiej ojca, znaczy dorosłego, w większości przypadków chodziło o ojca. Dans l'étude sur l'hystérie, il dit que c'est de réminiscence que souffre l'hystérie. W swoim zbiorze, dziele studia nad histerią, mówi, że histeryczka cierpi na wspomnienia. Cependant, ce qu'il remarque dans les cures, Anne Freud a abandonné la thèse du traumatisme de la séduction. Tym niemniej to, co Freud odkrył w trakcie leczenia różnych przypadków, doprowadziło go do porzucenia tezy o traumie uwiedzenia. Il découvre que l'enfant a une sexualité et que les récits ultérieurs de séduction par le père sont en fait des souvenirs refoulés d'une activité sexuelle propre. Rzecz samej odkrywa, że dziecko posiada seksualność i że te opowieści o uwiedzeniu, które miało się dokonać we wczesnym wieku, uwiedzeniu przez ojca, są to de facto wyparte wspomnienia własnej aktywności i działalności seksualnej dziecka. Il avance de nouveaux commentaires sur l'hystérie dans l'analyse de l'interprétation des rêves. Wysyła nowe komentarze, przedstawia nowe komentarze dotyczące histerii w objaśnieniu marzeń sennych. Il montre que l'hystérie a le désir d'avoir un désir insatisfait. Pokazuje, że histeryczka posiada pragnienie niezaspokojonego pragnienia. C'est ce sur quoi j'ai voulu insister avec la petite vignette clinique que je viens d'écrire. Właśnie to chciałam podkreślić za pomocą tej małej, drobnej ilustracji klinicznej, którą przedstawiłam na początku. Et que nous verrons plus en détail dans le commentaire du rêve de la Bouchère et du cas de Dora. I który to wątek zostanie rozwinięty, kiedy dokonam komentarza, przedstawię komentarz dotyczący przypadku Dory i innego przypadku Freuda, to znaczy przypadku młodej homoseksualistki. Przepraszam, w przypadku żony, pięknej żony rzeźnika, tak zwanego przypadku pięknej żony rzeźnika. Alors, donc à partir de la Bouchère et du cas de Dora, Freud ne dit plus, comme dans les études sur l'hystérie, que les hystériques souffrent de réminiscence, mais il parle de fantasmes. Zatem na bazie tych dwóch przypadków, to znaczy Dory i żony rzeźnika, Freud mówi, owszem, histeryczki cierpią na wspomnienia, ale mówi w tym kontekście o fantazmatach. Il repère que dans la névrose hystérique, il y a l'impossibilité pour le sujet de liquider le complexe d'Oedipe et l'angoisse de castration. zauważa, że w przypadku nerwicy histerycznej istnieje niemożliwość dla podmiotu, która polega na tym, że podmiot nie jest w stanie zlikwidować kompleksu Edypa i lęku związanego z kastracją. Lacan s'est appuyé sur les textes freudiens pour en dégager chez l'hystérique ce qui s'articule dans les formations de l'inconscient. Lacan oparł się na tekstach Freuda, aby wydobyć z nich odnośnie histeryczek to, co ukazuje się w formacjach nieświadomego. Et il se réfère à ces deux exemples paradigmatiques de l'hystérie. On commente toujours, quand on parle d'hystérie, le rêve de la bouchère et de rat. I odnosi się do tych dwóch emblematycznych przykładów, kiedy mówi na temat histerii, to znaczy do żony rzeźnika właśnie i Dory. Alors je vous propose de voir à partir de ces deux exemples ce que Freud a pu dégager de la structure hystérique et comment Lacan s'est appuyé sur les commentaires de Freud pour décrire l'hystérie. Zatem proponuję Państwu, aby na bazie tych dwóch przykładów zobaczyć, co Freud wydobył ze struktury histerycznej i w jaki sposób Lacan oparł się na tych przykładach Freuda, aby opisać histerię. On va commencer par Dora. Zacznijmy od Dory. Quelques années avant que Dora rencontre Freud, son père avait lui-même été soigné par Freud pour des troubles d'origine syphilitique. Zatem kilka lat przed tym, jak Dora spotkała Freuda, jej ojciec był leczony przez Freuda z powodu kłopotów typu syfilitycznego. C'est à la suite de la découverte d'une lettre dans laquelle Dora a évoqué l'intention de se suicider que son père lui fait rencontrer Freud. W następstwie tego, że ojciec Dory odkrył list, w którym ona przywołuje chęć popełnienia samobójstwa, zmusił ją do udania się do Freuda. Cet épisode qui avait alarmé ses parents dénotait l'émergence d'une crise dans l'équilibre qui jusque-là s'était maintenu dans la vie de Dora. To wydarzenie zaalarmowało rodziców i wiązało się z wyłonieniem się, z pojawieniem się załamania równowagi, która do tej pory się utrzymywała w życiu Dory. Au moment où la crise a eu lieu, le père de Dora avait depuis 2 ans une liaison avec une dame, Madame K. C'est comme elle est appelée dans le cas. W momencie tego załamania u Dory, ojciec jej już od 2 lat utrzymywał blisko intymną relację z pewną panią zwaną w opisie tego przypadku panią K. Très vite, en lisant le récit, on comprend de quelle manière est formé le quatuor qui met en relation Monsieur K, Madame K, Dora et son père. Czytając opis tego przypadku, bardzo szybko możemy zrozumieć, w jaki sposób tworzy się ten czworokąt, który łączy w relacji pana K, panią K, Dorę i jej ojca. La mère de Dora joue un rôle insignifiant dans l'histoire. W tym przypadku matka Dory odgrywa akurat rolę bardzo mało znaczącą. Le déroulement du cas montre qu'un certain nombre de symptômes liés à cette situation se produisent chez Dora. Rozwój tego przypadku pokazuje, jak pewna ilość symptomów związanych z tą sytuacją, w której Dora się znajduje, pojawia się u Dory. Dès le départ, Dora se plaint de l'affection que son père porte à Madame K et du fait que cette liaison l'éloigne de son père. Od samego początku Dora skarży się na to, że uczucie, jakie jej ojciec żywi do pani K, skarży się na to uczucie, które jej ojciec żywi do pani K i jednocześnie na to, że przez to ona jest zostaje oddalona od ojca. Dora est au courant depuis longtemps du lien entre son père et Madame K et elle en est arrivée à ne plus pouvoir la tolérer. Dora jest na bieżąco cały czas, od dawna, z tym, co się dzieje w związku jej ojca i pani K i w pewnym momencie dochodzi do takiego punktu, w którym nie może już tego dłużej znosić. Freud souligne qu'elle est cependant la principale instigatrice du maintien de la liaison dans la mesure où elle est la confidente de Madame K. Freud natomiast podkreśla, że de facto to ona jest pierwszą podstawową prowodyrką, która utrzymuje ten romans pomiędzy ojcem i panią K w tej mierze, w jakiej jest powierniczką pani K. Freud fait remarquer à Dora, je cite. Freud zwraca się do Dory w następujących słowach, tutaj zacytuję. Ce contre quoi vous vous insurgez là, dit-il, comme d'un désordre, n'est-ce pas quelque chose à quoi vous avez vous-même participé? Czyż to, przeciwko czemu się pani buntuje jako czemuś, co jest zaburzeniem, nieporządkiem, czyż nie jest to ta sama rzecz, w której pani uczestniczy? Donc, on voit par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qu'elle se fait l'enjeu de la situation, là où le désir est en jeu. Tym samym widzimy, że Dora czyni siebie stawką w takiej sytuacji jak ta, w której pragnienie jest w grze. Dora manifeste son intérêt pour Madame K, mais à travers l'amour de Madame K, c'est l'amour de son père qui est visé. Dora wykazuje zainteresowanie panią K, ale poprzez miłość pani K tak naprawdę kieruje się na miłość do swojego ojca. Freud a montré qu'au moment du déclin de l'Oedipe, pour l'enfant, le père est celui qui a le phallus et l'enfant ne peut pas être celui qui va combler la mère. Freud ukazał, że w momencie, kiedy kończy się etap, ten wczesny etap kompleksu Edypa, ojciec staje się tym, który posiada fallusa, natomiast dziecko jest tą osobą, która nie jest w stanie wypełnić, zaspokoić brak matki. Pour l'hystérique, son père est bien ce père symbolique, représentant la loi, mais c'est un père blessé, diminué. Dla histeryczki jej ojciec jest jak najbardziej tym ojcem symbolicznym, reprezentantem prawa, ale jednocześnie jest ojcem zranionym, umniejszonym. Lacan fait remarquer que dans le cas de Dora, toute l'observation repose sur la notion centrale de l'impuissance du père et que cette carence crée l'attachement de Dora pour son père. Lacan odnotowuje, że w przypadku Dory wszelka obserwacja opiera się na pojęciu, na kluczowym pojęciu niemocy, tudzież impotencji ojca i że właśnie to niedomaganie tworzy przywiązanie Dory do ojca. Donc Lacan a relevé dans le texte de Freud cette particularité de l'hystérie, de se donner la vocation de soutenir le père. D'une façon générale, dans la structure hystérique, l'hystérique soutient son père, soutient le père. Zatem Lacan wydobył z tego tekstu ową cechę szczególną, jaką jest to, że histeryczka poświęca się temu, aby podtrzymywać ojca. To jest właśnie ta rzecz, którą robią osoby o tej strukturze. Et dans cette cure, Freud a orienté son interprétation sur le désir refoulé de Dora pour Monsieur K. W tej kuracji Freud zresztą skupił swą interpretację na wypartym pragnieniu Dory, którego obiektem był pan K. Mais après la cure, il reconnaît ne pas avoir pris la mesure du désir homosexuel de Dora pour Madame K. Ale po kuracji przyznał, że nie wziął poprawki na homoseksualne pragnienie Dory, którego obiektem była pani K. Ce qui expliquerait l'échec de la cure, puisque Dora interrompt brusquement son analyse. Co tłumaczyłoby porażkę tej kuracji? W tym sensie, że Dora zdecydowała się gwałtownie przerwać leczenie. Lacan éclaire ce point d'une autre manière. Lacan wyjaśnia ten punkt w inny sposób. Il considère que la relation de Dora à Madame K passe par une identification à Monsieur K. Uważa, że relacja Dory do pani K przebiega raczej przez identyfikację z panią K. Z panem K, przepraszam, z panem K. Identificație spană încă. Ah, mais super, hein, l'identification. Alors, d'une façon générale, l'hystérique, selon Lacan, s'interroge sur l'énigme de la féminité. Mówiąc trochę ogólniej, histeria według Lacana zadaje pytanie na temat zagadki kobiecości. Et elle s'interroge donc par l'intermédiaire d'une identification à l'homme. A pytanie to zadane jest przez pośrednictwo identyfikacji z mężczyzną. On dit que l'hystérique fait l'homme dans la mesure où le plus souvent les hystériques sont des femmes. Mówi się, że histeryczki, czy też podmioty histeryczne wytwarzają mężczyzn z tego powodu, że najczęściej kobiety są histeryczne. La question de l'hystérique sur son propre sexe s'introduit, dit Lacan, à partir de son identification à la personne du sexe opposé. Pytanie podmiotu histerycznego dotyczące swojej własnej płci, jak mówi Lacan, rodzi się poprzez, czy też zostaje wprowadzone poprzez identyfikację z osobą płci przeciwnej. Il explique que c'est par une identification à M. K que Dora pose sa question, qui est une question propre à l'hystérique. Qu'est-ce qu'être une femme? Tłumaczy, że to właśnie przez identyfikację z panem K Dora stawia pytanie najczęściej stawiane przez podmioty histeryczne, czyli co to znaczy być kobietą. Question qu'elle adresse à Madame K, à qui elle suppose ce savoir et qui devient pour elle une femme qu'elle admire. Pytanie to kieruje do pani K, którą uważa za osobę będącą w posiadaniu tej wiedzy, czyli co to znaczy być kobietą, jak się stajemy. I pani K staje się dla Dory kobietą uwielbianą przez Dorę. Ainsi Dora jouit de Madame K en s'identifiant à Monsieur K. W ten sposób Dora czerpie rozkosz, której obiektem jest pani K, identyfikując się z panem K. Selon Lacan, s'il y a plus d'hystériques femmes que d'hystériques hommes, cela tient au fait que la relation symbolique de l'organe, la réalisation symbolique de l'organe sexuel est plus compliquée pour la femme que pour l'homme. Według Lacana fakt, że jest więcej podmiotów histerycznych z kobietami, wynika z tego, że dla kobiety trudniejsze jest usymbolizowanie organu seksualnego. L'identification à l'homme porteur du pénis est un moyen d'appréhender ce qu'elle n'arrive pas à symboliser. Identyfikacja z mężczyzną, posiadaczem penisa, jest środkiem do zrozumienia, pojęcia tego, czego nie potrafi ona usymbolizować. Le cas de Dora a été abondamment analysé et commenté. Przypadek Dory był obficie komentowany i dogłębnie zanalizowany. J'ai simplement extrait ici quelques éléments qui représentent les traits caractéristiques que l'on retrouve souvent chez les hystériques. Wspomniałem tutaj jedynie o paru elementach, które są cechami charakterystycznymi, często obecnymi u histeryczek. L'identification à l'homme et le questionnement sur sa féminité. Są to identyfikacja z mężczyzną i to pytanie na temat kobiecości. Le soutien au père. Podtrzymywanie ojca, wspieranie ojca. La plainte à propos d'une situation dont elle est pourtant la principale instigatrice selon les termes de Freud. Skarżenie się na sytuację, której to sytuacji jest się kluczowym elementem, według tego co mówi Freud. L'autre référence freudienne à laquelle Lacan se réfère pour décrire l'hystérie est le rêve de la bouchère, commenté par Freud dans l'interprétation des rêves. Kolejnym zagadnieniem u Freuda, do którego Lacan odnosi się w celu opisania histerii, jest sen rzeźniczki, sen pięknej żony rzeźnika, komentowany przez Freuda w tłumaczeniu marzenia sennego. La patiente de Freud qui lui a rapporté ce rêve est informée de la théorie psychanalytique du rêve et veut mettre Freud à l'épreuve à propos de sa thèse du rêve comme accomplissement d'un désir. Pacjentka Freuda, która przynosi do gabinetu ten sen, jest poinformowana na temat, przekazana jest, zostaje wiedza na temat psychoanalitycznej teorii snu, którą to wiedzę chce pacjentka wypróbować. Chodzi tutaj o tezę, że sen jest, podczas snu dochodzi do wypełnienia pragnienia. Or le rêve qu'elle décrit vise à montrer que, au contraire, tout se passe comme si un désir ne peut précisément pas s'y accomplir. Jednakowoż to, co opisuje w tym śnie, ma jakoby pokazywać, że de facto dzieje się rzecz odwrotna, to znaczy, że to pragnienie właśnie nie może zostać w śnie spełnione. Voici comment Freud décrit le rêve, je cite. Oto jak Freud opisuje ten sen, cytuję. Je veux donner un dîner, mais je n'ai pour toute provision qu'un peu de saumon fumé. Chcę wydać obiad, jednakowoż za całe zapasy jedzenia mam tylko kawałek wędzonego łososia. Je voudrais aller faire des achats, mais je me rappelle que c'est dimanche après-midi et que toutes les boutiques sont fermées. Chciałabym zrobić zakupy, ale przypominam sobie, że jest niedziela po południu i że wszystkie sklepy są już zamknięte. Je veux téléphoner à quelques fournisseurs, mais le téléphone est détraqué. Chcę zadzwonić do jakichś dostawców, niestety telefon akurat nie działa. Je dois donc renoncer au désir de donner un dîner. Muszę zatem wyrzec się pragnienia wydania obiadu. Freud dit alors que seule l'analyse peut décider du sens du rêve. Freud mówi na początku, że jedynie analiza może określić sens snu. Le mari de la patiente qui est bouché lui a dit quelques jours avant qu'il voulait faire une cure d'amaigrissement et n'acceptait plus d'invitation à dîner. Mąż pacjentki, który jest rzeźnikiem, powiedział jej kilka dni wcześniej, że chciałby przejść na dietę odchudzającą i nie będzie już przyjmował zaproszeń na obiad. Freud poursuit. Ma malade est actuellement très éprise de son mari et le taquine sans cesse. Freud kontynuuje, mówiąc w ten sposób. Moja pacjentka jest obecnie bardzo oczarowana swoim mężem i bez przerwy się z nim droży. Elle lui a également demandé de ne pas lui donner de caviar. Powiedziała mu też, żeby nie dawał jej kawioru. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire, demande Freud. Freud zapytuje się, co to może znaczyć ten kawior tutaj. Il dit encore, en réalité, elle souhaite depuis longtemps avoir chaque matin un sandwich au caviar. Kontynuuje dalej, mówi, że de facto od pewnego czasu pacjentka pragnie codziennie rano zjeść kanapkę z kawiorem. Mais elle se refuse cette dépense, ou plutôt, elle ne s'accorde pas cette licence. Jednakowoż odmawia sobie tego wydatku, albo raczej nie przyznaje sobie prawa do niego. Naturellement, elle aurait le caviar, elle aurait aussitôt ce caviar, si elle en parlait à son mari. Rzecz jasna, gdyby tylko powiedziała o tym mężowi, natychmiast by kawior ten dostała. Mais elle l'a prié de ne pas le lui donner, de manière à pouvoir le taquiner plus longtemps avec cela. Ale poprosiła go, żeby go jej nie dawał, po to, aby mogła się dłużej z nim droczyć. Voilà, fin de citation. I to jest koniec cytatu. Freud considère que ce genre de renseignement cache quelque chose que la patiente ne veut pas exprimer. Freud uważa, że tego typu informacje kryją coś, czego pacjentka nie chce wyrazić. Et il remarque deux choses, la patiente est obligée de se créer dans sa vie un désir insatisfait. I zauważa rzecz następującą, że pacjentka jest zmuszona stworzyć sobie w życiu pragnienie niezaspokojone. Et son rêve lui montre ce désir comme réellement non comblé. I ten sen ukazuje jej to pragnienie jako faktycznie niespełnione. Donc le rêve accomplit le désir d'avoir un désir insatisfait. Tym samym sen spełnia pragnienie posiadania nieusatysfakcjonowanego, niespełnionego pragnienia. Un peu plus tard, la patiente lui dit qu'elle a rendu visite la veille à une de ses amies et qu'elle en est jalouse parce que son mari en dit toujours du bien. Troszkę później pacjentka mówi Freudowi, że dzień wcześniej złożyła wizytę przyjaciółce, o którą jest troszkę zazdrosna, ponieważ jej mąż, Dory, zawsze się o niej dobrze wyraża. Rzeźniczki, przepraszam. Żony rzeźnika. Na szczęście ta przyjaciółka jest kobietą szczupłą, podczas gdy ów rzeźnik preferuje kobiety, które posiadają krągłości, z krągłościami. Le désir de l'amie est de pouvoir grossir un peu et elle a demandé à la patiente « Quand nous inviterez-vous à nouveau? On mange toujours bien chez vous. » Ta przyjaciółka natomiast wyraża pragnienie przytycia, tego by przytyć, i mówi, pyta się żony rzeźnika, kiedy zostanę do was zaproszona, u was zawsze się dobrze jada. L'interprétation que Freud fait à l'analysante est la suivante. C'est exactement comme si vous lui aviez répondu, naturellement, oui là, je vais t'inviter pour que tu manges bien, que tu engraisses et que tu plaises encore plus à mon mari. J'aimerais mieux ne plus donner de dîner de ma vie. Freud przedstawia pacjentce interpretację następującą. Cytat. To jest właśnie tak, jak gdyby pani chciała jej odpowiedzieć. Tak, jasne. Wydam obiad po to, żebyś przytyła i żebyś się bardziej podobała mojemu mężowi. Wolałabym już raczej nigdy nie wydać obiadu w życiu. Le désir du rêve est donc aussi de ne pas engraisser l'ami pour qu'elle ne puisse pas plaire davantage à son mari. Pragnieniem snu zatem jest też nie spowodować tego, że przyjaciółka przytyje i tym samym będzie się bardziej podobała mężowi. Freud souligne ensuite que le rêve a un double sens, comme c'est en général le cas, et il indique que ces deux sens ne se contredisent pas. Freud podkreśla następnie, że sen posiada podwójne znaczenie, podwójny sens, jak to zwykle się dzieje, i wskazuje, że te dwa sensy, te dwa rozumienia się sobie nie zaprzeczają. Ce double sens se confirme lorsque Freud demande comment il se fait que la patiente évoque le saumon dans le rêve. Ten podwójny sens potwierdza się, kiedy Freud zapytuje, jak to się dzieje, że pacjentka przywołuje we śnie ten kawałek wędzonego łososia, skąd się wziął ten element. La jeune femme répond que c'est le plat de prédilection de son ami. Młoda kobieta odpowiada, że jest to ulubione danie jej przyjaciółki. Et Freud remarque, car il se trouve qu'il connaît bien cette amie, que cette dame a vis-à-vis du saumon fumé la même attitude que la patiente a vis-à-vis du caviar. I Freud odnotowuje, bowiem zna dobrze ową przyjaciółkę, że ta dama ma podobny stosunek do wędzonego łososia, jaki pacjentka wykazuje a propos kawiaru. Dans les deux cas, l'hystérique est obligée de se créer dans sa vie un désir insatisfait, la jeune femme comme son amie. W obu przypadkach histeryczka musi sobie stworzyć pragnienie niezaspokojone i dzieje się to właśnie w przypadku obu kobiet. Et je cite Lacan dans le séminaire 6, le désir et son interprétation, sa jouissance est d'empêcher le désir dans les situations qu'elle trame elle-même. I teraz chciałabym zacytować fragment z 6. seminarium Lacana zatytułowanego Pragnienie i jego interpretacja, który to cytat jest następujący. Jej jouissance, czyli ta jej rozkosz, polega na niedopuszczeniu na zatrzymaniu pragnienia w sytuacjach, które ona sama aranżuje. Ce qui marque la stratégie de l'hystérie. Co zresztą jest charakterystyczną stratégią histeryczki. Entre ici dans l'interprétation du rêve le rôle de l'identification. W tym miejscu do interpretacji wkracza rola interpretacji. Freud fait la distinction entre ce qu'on appelait jusque-là l'imitation hystérique et ce qu'il a repéré comme identification hystérique. Freud dokonuje rozróżnienia pomiędzy tym, co nazywał do tej pory imitacją histeryczną, a tym, co odkrył, przedstawił jako identyfikacją histeryczną. Ce qui est très différent, car l'identification n'est pas une simple imitation, elle est articulée au signifiant. Są to rzeczy zupełnie różne, bowiem identyfikacja nie jest po prostu imitacją, jako że wyraża się poprzez znaczące. Que la patiente souhaite que le désir d'embrasser de son ami ne soit pas accompli, s'explique assez bien dans la thèse du rêve comme réalisation d'un désir. To, że pacjentka życzy sobie, aby pragnienie przytycia, nabrania wagi jej koleżanki nie zostało spełnione, wyjaśnia dosyć dobrze tezę wygłoszoną przez Freuda a propos snu, to znaczy, że jest on sen spełnieniem pragnienia. Mais le rêve se présente comme si elle-même a un désir qui n'est pas accompli. Jednakowoż sen prezentuje się tutaj, jak gdyby ona sama miała pragnienie, które nie jest spełnione. Le rêve prend alors un sens nouveau, dit Freud, si on constate que la jeune femme est identifiée à son ami. Sen zatem przybiera nowy sens, mówi Freud, jeśli zauważymy, że młoda kobieta dokonała identyfikacji ze swoją koleżanką, przyjaciółką. Le désir de caviar est représenté dans le rêve par la personne à laquelle la patiente s'identifie. Pragnienie kawioru we śnie reprezentowane jest przez osobę, z którą pacjentka się identyfikuje. Comme pour Dora, c'est parce qu'elle reconnaît chez un autre ou chez une autre les mêmes coordonnées d'un désir que se produit l'identification. W przypadku Dory do tej identyfikacji dochodzi dlatego, że u tej osoby, z którą się ona identyfikuje, odnalazła ona te same współrzędne pragnienia. Ainsi l'hystérique, pour exprimer son désir, passe par une identification à un autre ou à une autre. W ten sposób histeryczka, by wyrazić swoje pragnienie, przechodzi poprzez identyfikację z innym lub inną. Nous avons vu ainsi comment l'hystérique se donne pour fonction de s'interdire un désir et sa jouissance et d'empêcher le désir dans les situations qu'elle trame elle-même pour en rester l'enjeu. W ten sposób widzimy, jak histeryczka nadaje sobie, w jaki sposób kreuje, w jaki sposób zabrania sobie pragnienia i jouissance po to, żeby... A to wszystko dzieje się w sytuacjach, w których sama jest motorem i w których jest właśnie stawką. Pour l'hystérique, l'appui de son désir se trouve dans l'identification à l'autre imaginaire. Dla histeryczki element wspierający jej pragnienie znajduje się w identyfikacji z innym wyobrażeniowym. Tandis que pour l'obsessionnel, l'appui de son désir est un objet idéalisé, un objet inatteignable. Podczas gdy dla obsesyjnego ten element podtrzymujący pragnienie to jest wyidealizowany obiekt, którego nie można osiągnąć. Lacan le décrit comme un tantale, c'est-à-dire que pour lui, le désir s'évanouit à mesure où il s'approche de son objet. Lacan porównuje to do męk tantala. Pragnienie tantala zanika, gdy tylko zbliża się on do obiektu, który mógłby zrealizować. Dans la mythologie grecque, Tantale est un mortel, fils de Zeus et de la nymphe Pluto. W mitologii greckiej Tantal to jest śmiertelnik, jest to syn Zeusa i nimfy Pluto. L'histoire raconte que pour recevoir les dieux, il avait organisé un banquet au cours duquel il avait servi comme nourriture son propre fils. W tej historii Tantal organizuje ucztę na cześć bogów, których to bogów podejmuje potrawą sporządzoną z własnego syna. Lorsqu'ils réalisèrent de quoi il s'agissait, les dieux ressuscitèrent l'enfant et pour punir Tantale, ils lui infligèrent un supplice. Kiedy bogowie zdają sobie z tego sprawę, wskrzeszają syna, a Tantala karają męką, torturą. Il était immergé dans une rivière jusqu'à la poitrine et toutes les fois qu'il se baissait pour boire de l'eau, l'eau se retirait. Zanurzają go w rzece do klatki piersiowej, ale za każdym razem, gdy nachyla się, jakby się napić, woda się cofa. Il y avait aussi un arbre qui regorgeait de fruits, mais quand il voulait en cueillir, le vent écartait les branches. Było tam również drzewo pełne owoców, ale kiedy tylko chciał je zebrać, wiatr oddalał gałęzie. C'est une façon d'illustrer le désir de l'obsessionnel comme un désir impossible. W ten sposób możemy zilustrować pragnienie obsesyjnego jako pragnienie niemożliwe. L'ambivalence est ce qui caractérise le névrosé, aussi bien l'hystérique que l'obsessionnel. Ambiwalencja charakteryzuje neurotyków ogólnie, zarówno histerycznych i obsesyjnych. Pour qui le désir semble vouloir être satisfait, mais il le rend impossible, il se présente comme impossible. Dla których to neurotyków pragnienie wydaje się, że chcą je zrealizować, ale robią wszystko, żeby uczynić je niemożliwym do zrealizowania. Contrairement à l'hystérique, l'obsessionnel n'est pas là où quelque chose de son désir est en jeu, il reste hors jeu. W przeciwieństwie do histeryczki, podmiot obsesyjny ucieka z sytuacji, gdzie coś z jego pragnienia jest rozgrywane, pozostaje poza grą. Dans sa dialectique avec l'autre, il fait en sorte de restituer l'autre en se mettant dans sa dépendance. W swej dialektyce z innym robi wszystko, by wesprzeć innego, uzależniając się jednocześnie od niego, bez ustanku pytając go o pozwolenie. En ayant toujours l'air de demander la permission. Wydaje się, że właśnie bez przerwy pyta się innego o pozwolenie. D'où les exigences du surmoi chez l'obsessionnel. Skąd biorą się wymogi superego u obsesyjnego? Il remet toujours à plus tard son engagement, il doit sans cesse faire ses preuves, acquérir du mérite qui s'adresse au désir de l'autre. Ciągle odkłada na później swoje zaangażowanie, wciąż musi coś udowadniać, zdobywać zasługi, których adresatem jest pragnienie innego. Comme hystérique, l'obsessionnel a besoin d'un désir insatisfait, mais chez l'obsessionnel, c'est l'autre qui le lui interdit. Tak jak w przypadku podmiotu histerycznego, podmiot obsesyjny potrzebuje niezaspokojonego pragnienia, ale u obsesyjnego to inny zakazuje tego pragnienia. Il fait supporter son désir par l'autre différemment que l'hystérique. Podtrzymuje pragnienie z pomocą innego, ale dzieje się to w inny sposób niż w przypadku podmiotu histerycznego. Le désir est impossible en tant que l'autre peut l'interdire. Pragnienie jest niemożliwe, dlatego że inny może go zakazać w każdej chwili. On voit ainsi que dans l'expérience freudienne, la question centrale est la place du désir. Widzimy w ten sposób, że w doświadczeniu freudowskim centralną kwestią jest kwestia pragnienia.